Dzień dobry, mili. Wreszcie temperatura letnia. 32-33 stopnie Celsjusza. Mogłoby być jeszcze 10 stopni więcej. Ale wiem, że starsi i ludzie, którzy nie lubią takich temperatur, mówią tak jak to obecnie jest za gorąco. Dla mnie jest normalnie. Łza się wokół kręci. Przypominacie sobie? W nocy na przykład, nie? Albo... Kto ma pojęcie, to wie, o co chodzi. A kto nie ma pojęcia, nigdy nie będzie wiedział, o co chodzi. Ostatnia rozprawa była w styczniu. Chyba w styczniu. I miały być jeszcze dwie rozprawy. Majowa i czerwcowa. W maju miały być pokazywane filmy, a w czerwcu miały być przesłuchane strony. Strony powodów i strony pozwane. Przez zarazę nie było posiedzenia majowego, zatem odbyło się posiedzenie czerwcowe. I co się okazuje? Na posiedzeniu czerwcowym dowiaduję się, że nie będzie jeszcze dwóch spraw, które miały być, dwóch posiedzeń, tylko jedno. I na tym jednym posiedzeniu kończymy. Ale tak, ja nie mogę mówić. No nie mogę, nie mogłem mówić. Nie mogłem nawet przełykać śliny. Dowiaduję się na tym posiedzeniu, że to jest, będzie za chwilę koniec. A ja tak, nie mam dokumentacji przygotowanej na to drugie posiedzenie. Nie mogę mówić, no to jak? No to jak? Więcej. Na prośbę strony powodów sąd puścił filmy tylko w tych fragmentach, które zażyczyli sobie powodowie. Czy mam tłumaczyć? Wytłumaczę. Wypowiem teraz jedno zdanie. Puszczę ten sam fragment, tylko po prostu wytnę z tego słowo nie. Uwaga. Ja nie jestem kłusownikiem. Uwaga. Ja jestem kłusownikiem. Czy mam więcej tłumaczyć? Na tej ostatniej rozprawie w końcu wstałem i przemówiłem. Przemówiłem jak niemowa. Było mi bardzo ciężko. Nie płaczę jak pan... Hołownia, nie płaczę, nie dawajcie mi chusteczek, obędzie się bez chusteczek. Wydusiłem z siebie jakąś część słów, nie mając papierów. Tego samego dnia wyszedłem z sądu i od razu na CITO znalazłem laryngologa. Wyjął strzykawę i mówi, muszę panu wbić w gardło. Igłę, zobaczymy, czy tam jest ropa. Jeżeli tam będzie ropa, to będziemy nacinać skalpelem. Pani laryngolog wbiła i mówi, proszę nie zamykać buzi, żeby pan mi nie połknął igły, bo wtedy będą większe problemy. Więc nie zamykając buzi, pani wbiła mi tą igłę. Czy bolało? Było znieczulenie, ale bolało. I pani wyciągnęła trochę ropy, mówi, jest ropa, zatem nacinamy. Pani wzięła skalpel w swoje sprawne rączki, włożyła do ust skalpel i mówi, teraz będziemy nacinać. Proszę nie zamykać buzi, ma pan w buzi skalpel bardzo ostry. Zatem nie zamykałem buzi i charcząc jak zażynany sum, bardziej klen jaś czy brzana, bo one najbardziej charczą. No głośniej krzyczałem, pani nacięła. Powiem wam, bolało jak cholera, bolało potem, ale za 2-3 godziny troszeczkę ulżyło i to było najważniejsze, bo mogłem się napić wody. Ulga. Świat był piękny. Można się napić wody bez jakiegoś strasznego bólu. No ale co ciekawego, a pani mówi, proszę przyjechać następnego dnia do pana laryngologa, czy pani laryngolog, będzie rozszerzanie. Na czym polega rozszerzanie? Nie mam tutaj panów, ale niektórzy wędkarze mają takie szczypce do wypinania haczyków, wyciągania kotwic z ryjków ryb.
Wtedy takie pojaniki wkłada się w tą ranę wczorajszą i rozszerza się tą ranę, żeby zobaczyć, czy nie ma tam ropy. No więc pani mi to wbiła, rozszerzyła. Mało się żurem nie zesrałem, ale przeżyłem. I pani mówi, za 2 dni znowu zapraszam na rozszerzanie. Przyjechałem za 2 dni na rozszerzanie i mówię, pani doktor, moim zdaniem tam nie ma ropy. Pani tutaj zajrzała i mówi, chyba nie, więc nie rozszerzamy. I tyle. O co mi chodzi? Słuchajcie, ja byłem nieprzytomny na tej rozprawie. Nawet nie siedziałem obok mecenasa swojego, no bo mówię, no nie wiadomo co za zaraza, nie chciałbym angina, czy jakieś takie, bo to był ropień okołomigdałowy. Te ropnie są zaraźliwe, bo to co to, jakieś paciorkowce, czy jakieś inne syfilisy to zakażają, nadkażają. Ja byłem, w ogóle nie pamiętam wiele z tej sprawy, wiem, że wzburzyłem się wielokrotnie, bo to co ja usłyszałem na tej sprawie, to co powód, jeden z powodów opowiadał, to po prostu... Nie można nawet tego skomentować. Prostym ludzkim językiem, nie wulgarnym, nie bestialskim językiem, nie da rady tego skomentować. Mili, czekamy na wyrok niezawisłego polskiego sądu 30 czerwca. Mili, 3 lipca o godzinie 13 w Nowym Dworze Mazowieckim, w sądzie karnym, nie pamiętam jaka to jest ulica, ryba, ukleja. Jest sprawa, pojechałem, jak zobaczyłem ten pozew, zdenerwowałem się i pojechałem do Państwowej Straży Rybackiej i pokazałem trolling powoda. Państwowa Straż Rybacka spojrzała, od razu zobaczyła, zaczęli się śmiać, mówi, no ładnie ten pan troluje. Ja pytam się, jak to będzie? No my wezwiemy powoda i zapytamy, czy powód trolował. Jeżeli powód zaprzeczy, to my powoda podamy do sądu karnego. Skoro dostałem z sądu karnego wezwanie na 3 lipca bieżącego roku na godzinę 13 do Nowego Dworu Mazowieckiego, to znaczy, że powód zaprzeczył. Jezus Maria, i teraz powiem wam, że jestem pewien, dlatego tak, skąd ja wiem, że na rozprawie, o ile ja dożyję, tak, w Nowym Dworze Mazowieckim będzie taka sama odpowiedź, że było to nie trolowanie, a ciągnięcie, holowanie, nie wiem, ściąganie, penetrowanie rosówkami. Ten, kto ma choć trochę pojęcia, wie, że rosówki nie powodują. Zresztą ja nigdy nie trolowałem rosówkami, słyszeliście o trollingu. Nie no, pewnie są jacyś naukowcy, którzy tak, to słyszeli. Na silniku, tak, i w echosondę patrzymy i rosówki. Też nie wolno trolować rosówkami. Nie wiem, dla mnie prawdziwy mężczyzna, nie tylko ten posiadający klejnoty i hormony męskie, potrafi przyznać się do błędu. A ten, kto nie jest mężczyzną, zawsze będzie uciekał w jakieś zakamarki, gdzieś coś, aby nie. Prawdziwy mężczyzna ma prawo płakać, prawdziwy mężczyzna ma prawo wiele różnych rzeczy zrobić. Ale prawdziwy mężczyzna potrafi się również przyznać do błędu. Dobrze, mili. Będę wam na pewno, jeżeli zapadnie wyrok, czy skazujący, czy uniewinniający, czy taki, czy siaki, na pewno opowiem wam o tym wyroku, co i jak. Milusińscy, zmieniliśmy, tak jak widzicie teraz, zmieniliśmy miejsce. No biorą tam małe klonki, uklejki.
No tutaj też tam biorą. Ja nie będę wam pokazywał jakichś małych klątków łowionych, jakiś karaś, coś tam się... Nie będę wam pokazywał na te wędeczki. Poczekamy. Posłuchajcie tej symfonii. Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi, Brahms, Mussorgsky i inni najwybitniejsi z najwybitniejszych chcieliby, aczkolwiek nasz rodak Fryderyk Chopin właśnie brał stąd natchnienie. Nic, nie ma nic piękniejszego od natury. Ale jeszcze brakuje mi chóru żabek. Ptaki śpiewają. Wiatr śpiewa. Kołyszą się trawy. Kołyszą się wikliny, drzewa. Chmurki jak... O, i tu drapieżnika widzę fajnego, który leci na tle lazurowego nieba. Zapach ziemi, mułu, czyli ziemi. Na tafli wody ukleje, znaczy małe ryby, które sobie pluskają, plumkają. Zapraszamy do wody. Nie na pieszczochy, bo jesteś gorąca i musisz się wychłodzić, jesteś tym bardziej black. Rasista, antysemita, powiedział black. Proszę do wody. Nie, do wody. Do wody. Do kąpieli, proszę. Dobry piesek. Proszę do kąpieli. Hop. Wystarczy. Oprócz błękitnego nieba nic mi w życiu nie potrzeba. Ale niektórym są potrzebne na przykład pieniądze. Pieniądze zarobione na przykład w czasie Tarła Suma. Tarło Suma na tym odcinku, gdzie jestem, rozpoczęło się 3 dni temu. Ktoś pyta na portalu, czy Sumy nie mają tarła? Sum został złowiony w czasie tarł. Powiem wam, są zawodowi hochsztaplerzy, są zawodowi złodzieje, są zawodowi malwersanci, ale zawodowy malwersant, złodziej i wichrzyciel, on zawsze będzie się krył. A dzisiaj mamy tak mocno marksistowskie czasy, że ci ludzie już się nie kryją. To jest po prostu, nie wiem, co będzie za lat 10, 15, 5, 3, bo jest to nieprawdopodobne. Ja już rok temu mówiłem. Halo, 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 przecież Sum trze się na tym odcinku w czerwcu. A nie wiem, czy Tomek Młynarczyk, czy któryś mówi, ale to nie my, to nie PZW. No dobrze, to skoro to nie PZW, a ministerstwo, czy jakiś tam nieważne kto, to dlaczego nie ma krzyku? Halo, halo, my jesteśmy tutaj obrońcami przyrody, czyli my PZW, czyli my musimy... To zaraz, nie chcemy się narażać, tak, ministerstwu? Nie wolno łowić sumy w czerwcu. Ale tylko zeszły rok ten, od 1 czerwca, huzia na juzia, poszli! Powiem wam tak, każdy, kto chwali się sumami złowionymi w czerwcu, bo zazwyczaj tarło jest w czerwcu, to nie tyle, że nie ma szacunku. Nie ma takich słów w słowniku polskim, które by określały takiego typa. Typy nieświadome, no to tam posłuchają jakichś typów oszukańczych i te typy mówią, tak, wytarł się zawsze wcześniej albo później. A to wytarł się w maju. Aha,
A po czym to poznajesz? I od razu wtedy już mam typa. No bo to... Nie, nie typie. Zobaczcie na zdjęciach, filmach w Warszawie. Jak wyglądają te sumy? Bo one w czasie tarła przybierają inne barwy, poza tym są pogryzione. No ale zawsze można ukryć, wiecie, to w wodzie i wtedy nie widać. Powiem wam tak, łowienie sumów w tarle to już nie jest bandytyzm. To jest właśnie takie mordowanie matek i ojców w czasie, kiedy mają małe dzieci, kiedy te dzieci są w brzuszkach. To jest właśnie to. To jest mordowanie. Takie typowo banderowskie. Wiem, gdzie się trą sumy. Ale nigdy w życiu mój honor nie pozwoliłby na to, żebym przeszkadzał tym sumom w tarle. Ja nie mówię już o ich łowieniu i kaleczeniu. Dla mnie jest to zbrodnia. Dla mnie jest to równa zbrodnia jak na człowieku. Aczkolwiek większym szacunkiem darzę te ryby niż niejednego człowieka. Gdybym dostał władzę w tym kraju, czyli w Polsce, to gwarantuję wam, że między 15 a 20 lat cały świat zjeżdżałby się tutaj. Oczywiście Włocławek rozpierdolony by został od razu. Tak. No oczywiście osady pościekowe i tak dalej. Są pewne kwestie, jak obejście, zamrożenie. Jest kilka wariantów. Cały świat zjeżdżałby się do Polski na... Co to było? Karaś, szczupak czy żaba? Starożytni Rosjanie nie pojedą. Słuchajcie. Cały świat by się zjeżdżał. Na wielkie jesiotry. Na potężne łososie do 30 kg. Na certy do 3 kg. Leszcz, jaś, kleń, brzana? Uważane byłyby jako chwast jak kiedyś. Chociaż dla mnie nawet... Jak to nawet? Żadna ryba nie jest chwastem, żaden owad, żaden klesz, przywrata siemiec czy nicień nie jest chwastem. Ten kraj utrzymywałby się z turystyki. Po 15-20 latach. Co to jest turystyka? Turystyka to jest nie tylko złowienie ryby, wypożyczenie łodzi. To jest również prostytutka. To jest również hotel, alkohol, żarcie. Coś się zepsuje. To silnik, to łódka, to wiosło. Wiecie, ile potrzeba gadżetów? Sprzęt wędkarski i tamto. To kapcie, to czapka, to śmapka, to łapka, to gwóźdź. To kurwa wszystko! To jest turystyka! Ale trzeba chcieć i trzeba do tego mądrych ludzi. A jeżeli pozostaniemy przy tym, co jest obecnie, to powiem wam, mili, że bardzo przykrą wiadomość ostatnio, że bardzo przykrą wiadomość przed chwilą dostałem, telefoniczną. Dzwoni do mnie kolega i mówi: Piotrek, jeżeli zostaniesz skazany, to ja centralnie troluję. W okręgu mazowieckim. Ja mówię, ale nie wolno. On mówi, ale to będzie precedens do tego, że sąd przyzwolił na to. Ryba. Nie, to ja bardzo przepraszam. Są ryby. No ja zawsze mówiłem, że nie ma ryb, nie? Znaczy zawsze. Ostatnio mówię od kilkudziesięciu lat, że nie ma ryb. To ja tutaj przepraszam, są ryby, są, tak, tak. A nawet widać tutaj, słuchajcie, zobaczcie, na wodzie są ryby. Są ryby, czyli muszę zwrócić honor tym, którzy mówią, że nie ma ryb.
ci, tym, którzy mówią, że jest ryba. A nawet chyba tam nartnik, nie? A ten, o, i pewnie są nartniki też, nie ważne. Są ryby, tak. Ale w ogóle ja nie mogę pewnej rzeczy zrozumieć. Słuchajcie, no nie chcę sobie, bo ćwiczyłem kiedyś pewną sztukę walki i takie deski, ale takie deski rozbijałem piochą. Nie chcę teraz uderzać, bo za chwilę te kości już są niewytrenowane. Zresztą zobaczcie, jak są spłaszczone w prawo, jak z lewej są ten. Ale to już są, że tak powiem, stare czasy. Nie chcę uderzać, nie chcę się denerwować, bo to już nie te kości, nie te lata. Ale powiem wam, że mamy prezydenta wędkarza. Jeżeli mamy wędkarza, no wcześniej mieliśmy pana Lecha Wałęsę, który też był wędkarzem. Jeżeli prezydent, który wędkuje, nie rozumie pewnych rzeczy, to ja zapraszam pana Andrzeja Dudę. Może wziąć swoich tych borowików. Zrobię z nim 50-100 km na łódce. Możemy popłynąć też na jeziora. Ja mu pokażę, na czym to wszystko polega. Tylko pytanie, czy on chce wiedzieć. Niemniej jednak udam się do pana Andrzeja Dudy. Złożę pismo i odpowiedź na to pismo przekażę wam. Mili, mamy tyle zła, mamy tak wiele zła w naszym kraju, a ściachając do tego fragmentu naszego przyrodniczo-wędkarskiego, mamy tyle zła i ci, którzy powinni być wyalienowani poza nawias wędkarstwa, brylują. Jest to nieprawdopodobne.